Witam wszystkich i zapraszam na kolejną bitwę związaną z zadaniami w Total War Warhammer. No i dzisiaj Ungrim Żelazna Pięść, może Topór Dargo. Bo tutaj chyba jakby będzie z dwóch części się składała ta bitwa Korona Zabójcy. A tu Topór Dargo będzie chyba taką pojedynczą. Oczywiście na legendarnym z chaosem. Dwa oddziały rycerzy i spodziewane posiłki jeszcze. Może być gruba ta bitwa. Szkoda, że nie jest tu pokazane, jak ja mam siły na początku. Można było o tym pogadać. Gracanci chaosu, tym się nie przejmuje. Wojownicy chaosu z wielką bronią przybicia pancerze będą mieli. I jeszcze Rydwan. Najgorszy ten pomiot. No ale dobra, zobaczmy. No i tutaj widać, jakie ja będę miał jednostki. Wszystkie ci wojownicy też doświadczeni na złoty poziom. Organki dwa razy, żyrokoptery dwa razy. Spoko, bardzo dobrze. Smocze działo, ile się nie mylę. No, te jednostki będą dobre na pomiot chaosu, wydaje mi się. Ci miotacze ognia. Żelazne smoki bodajże. Zabójcy troli. Długobrodzi. Nie, to są wojownicy krasnoludcy chyba. A to nie wiem, co to jest za jednostka. No na pewno z wielką bronią widzę. I tutaj jeszcze jest jakaś też chyba lepsza jednostka. No dobra, zobaczymy się za chwilkę. There across the way. The discordance. For the axe of Dargo to sing again. For the runes to glow bright with power once more. We must destroy the foe before us. The chaos filth that dare cross our mountains. We do this in the name of Grimnir. For it will be a joy to spill the blood of Northmen. The enemy lord is a taint upon the world. Yet in fighting him, I shall make a thing of wondrous beauty. A perfect song of weaponcraft, in whose rhythm the axe of my ancestor shall find harmony anew. Slayers, I hear your howls of longing, desperate to be about this, to plunge your axes into the chaos scum before us. So, go, bring me victory! Bring me death! No, bardzo poetycka ta przemowa Ungrima. Chyba najlepsza jak do tej pory. Chociaż nie wiem, czy takie podoba mi się takie pitolenie. Chyba wolę po prostu, że nachlejemy się i upijemy po zwycięstwie. Dobra, co my tu mamy? Duży urodzi z wielką brodą. A tu, o ile się nie mylę, tak. Moja ulubiona jednostka ci, że już tam żelazni rębacze. Dobra, czy ci mamy? Mamy odperanież. Wybranie szarż, więc tych sobie ustawimy na pewno w pierwszej linii i pewnie będę atakował z tej pozycji, tak mi się wydaje. Ale dobra, zobaczymy. Rozstawię jednostki, zastanowię się nad tym i zobaczymy, za którym podejściem uda się tą bitwę rozegrać. Ok, rozpoczynam bitwę. Początkowo chciałem atakować, tutaj się bronić na tej wzgórzu, ale tam ataki od tyłu tej kawalerii, kurcze, chaosu robią miazgę z moich całych sił, więc muszę tutaj wykorzystać ruch mapy. No i powiem wam, że ciężka bitwa ze względu właśnie na O Jezus Maria, co mi się stało? Zamyśliłem się. Ze względu na rycerzy chaosu. Masakryczni są po prostu. Próbujmy się tu na nich skupić. Więc oczywiście na samym początku już popełnia samobójstwo. Bo tu mnie konni grasanci będą. Dobra, to zajmijmy się pomiotem chaosu.
tu ustawimy, te ciała sobie ustawimy tu. To sobie ustawimy tu. To sobie ustawimy tu. Kazuko Kazuki. Czyli oni mają przebicie pancerza? Dużo wroga. Czyli oni powinni na pamiąt chaosu. Albo po prostu na kawalerię. Dobra, teraz sobie przyspieszymy. To jest chyba trzecie moje podejście na tej bitwy. Dobra, ładnie. Co wy tu walicie? W to. Nie. Wy walcie. Tego. Ładnie tutaj zostanie. Tak, to już my tutaj. Nie, by lepiej to ty. Nie, to są konni grasanci, tego warto wyruszać. Dobra, przestawmy tak tych kuszników. Niestety długobrodzi tu dostali straszny łomot. Gdzie te żyrokoptery? Teraz tu. Dobra. Oni się tu skupiają na nim. No właśnie. My się na razie wycofajcie. Dobra. Nie jest źle teraz. Nie, wystójcie. Jeżeli tutaj sobie próbują. Dobra, no tu pięknie, idealnie. Teraz te poczwary wykosimy. Wy się wycofajcie. Dobra, wy sobie odpoczywacie, wy tu kosicie, okej. Okay. Pięknie. To jest po prostu cudowne, co to się teraz dzieje tutaj. Tylko tu mi się nie podoba. Strasznie się tu męczą z nimi. Tych, prójcie. Wy prójcie tych. Wy tych. Dobra. Dobra, teraz tu się ładnie na... Na razie jednym tylko przelecę. Dobra.
trafiłem. Jeszcze raz przelecimy. Dobra, teraz lepiej. Niszczcie to. Dobra, gdzie są ci rębacze? Dobra, co robią moi głusznicy? Dobra, okej. Okay. Tu widzicie, się chyba zbugowali i to będę miał fart, szczerze powiem. Bo to jest troszeczkę hardkorowa misja. Nie wiem, na to z tej strony powinno się udać. Gdzie są ci? Tu, dobrze. Powinni ich szybko wykończyć. Gdzieś co, wycofajcie się. No dobra, chyba się powinno udać. Już zacznę bawić w tył. Rycerze chaosu, rycerze chaosu. No, powiem wam, że pofarciło mi się strasznie tutaj. Co sobie zostawimy? Dobra. Przestawmy się teraz w tą stronę. No pofarciło mi się... Bo ci się przyblokowali. Nie, już nie marnujcie amunicji na nim. Tak się tu długo jeszcze męczą z nimi, kurde. Nie, szkoda ich marnować. No właśnie. O, strzał z tych kurz, to powinien załatwić sprawę. Dobra, się zatrzymajcie, bo zaraz tutaj będzie kłopot. Tu jeszcze sporo towaru zostało. Dawaj, umrym tutaj, weź ich wykończ. Zresztą kusznikom się już skończyła amunicja, super. Ten został jeden. Ci mi wleźli tu. O Jezu, giną. Co wy robicie? Załatwcie ich, Jezu, no. Kurde, niezła bitwa. Aha, teraz się ruszyli. Niedobrze, niedobrze. Dobra. Dobrze, pięknie. My się łapcie teraz za to działo. Powrotem.
No kurde, powiem wam, że niedobrze to wygląda. Ile się zostało? Przeszkadzajcie im tu. Dobra. No bardzo ładnie tutaj. 7 tu zostało. No i super. Kurde, ale dużo jest jeszcze tych. Są 6. Ci jeszcze się tu trzymają. Widzicie to? No kurde, to jest masakra. Się przestawcie tu.